Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Bo Lubię i zapraszam na otwieranki. Otwieranki, czyli unboxing. Ale nie będzie tutaj otwierania żadnych kopert, ponieważ wszystkie koperty otworzyłam sama. Przejrzałam książki, które do mnie dotarły i wybrałam te, o których chciałabym Wam najbardziej opowiedzieć. Pierwszą z nich jest książka czeskiego pisarza pod tytułem Świece w pogańskim gaju. Jest to książka, która jest jedną z najlżejszych w dzisiejszym zestawieniu. Jest to zbiór opowiadań, które operują absurdem, nonsensem. Z okładki wyczytałam, iż w jednym z nich koty są reinkarnacją znanych osobistości, w innym natomiast konkurentki pewnej kobiety zamiast rąk mają parasole. Jest to książka, przy której prawdopodobnie będziemy mogli się pośmiać. Tak też jest napisane. Że została ona stworzona z uśmiechem i będzie przez nas czytana z uśmiechem. Spójrzcie też na tą super okładkę. Naprawdę bardzo kolorowa, pełna grzybków. I tak zastanawiam się, czy grzybki są bohaterami któregoś z opowiadań, czy też może ta powieść była napisana, czy te opowiadania były napisane pod wpływem jakichś grzybków. Książka następna. Oj, ta już nie będzie tak wesoła. To jest Fabryka os. Książka autora, który się nazywa Ian Banks, i ja czytałam jego powieść pod tytułem Ulica Czarnych Ptaków. Czytałam ją będąc nastolatką, może gdzieś na początku studiów, ale do tej pory bardzo ją dobrze wspominam i dobrze pamiętam. Nie pamiętam szczegółów fabuły, natomiast bardzo dobrze pamiętam zdanie rozpoczynające tę książkę. Pamiętam też, że ona obfitowała w taki czarny humor. O tej książce prawdopodobnie tego nie można powiedzieć. Jest to powieść, która przez długi czas była w Polsce bardzo trudno dostępna. Ona się bardzo szybko rozeszła, teraz mamy wznowienie. Fabryka OS opowiada o bardzo trudnej sprawie. Często jest oznaczana jako książka przeznaczona tylko dla czytelników dorosłych. To już nam może coś sugerować. Opowiada o dziwnej, rozbitej rodzinie. 16-letni Frank mieszka ze swoim ojcem na odludziu w Szkocji. Matka ich opuściła, a starszy brat trafił do szpitala psychiatrycznego. Frank jest chłopakiem ekscentrycznym, bardzo dziwnym, i jego ojciec odmierza stopień jego ekscentryczności eg i dziwnych zachowań. I jest to chłopak brutalny. Kiedy natomiast dowiaduje się, że ten starszy brat uciekł ze szpitala psychiatrycznego, dochodzi do eskalacji tej brutalności. Książka prawdopodobnie niełatwa. Nie dla wszystkich. Jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli macie mocne nerwy, czytajcie. Ja na pewno ją przeczytam, a przynajmniej spróbuję przeczytać, mając z tyłu głowy wspomnienie innej powieści tego autora, która dała mi bardzo dużo satysfakcji. I jeszcze jedna książka o rodzinie, doświadczonej rodzinie. Jest to książka, która się ukaże 5 maja, czy już całkiem niedługo. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jest to książka holenderskiej pisarki i opowiada o pobożnej, ubogiej, holenderskiej rodzinie, która mieszka na prowincji. I tuż przed świętami ta rodzina zostaje doświadczona śmiercią najstarszego zrodzeństwa. Rodzice pogrążają się w samoobwinianiu, w żalu, w żałobie, natomiast młodsze dzieci nie wiedzą jak mają na to zareagować, tak naprawdę rodzice nie poświęcają im uwagi i nie widzą, co się z tymi młodszymi dziećmi dzieje. Natomiast one radzą sobie z tym swoim niepokojem na różne sposoby. Między innymi, samookalaczając się, gromadząc niepotrzebne przedmioty, składając ofiary, lub też doprowadzając do łamania jakichś seksualnych tabu. Następna, trudna, poruszająca trudną tematykę powieść. No, na pewno nie będę czytała jednej po drugiej, bo to będzie za dużo. Natomiast zwracam Wam uwagę na tę książkę, bo to może być. Coś bardzo dobrego. Książka, którą teraz trzymam w ręku, to książka polskiego pisarza Ignacego Karpowicza, którego prawdopodobnie wielu z Was zna, chociażby z baladen i romansów, czy bardzo znanej Sońki. Ta najnowsza powieść nazywa się Cicho, cichutko. I z tego, co gdzieś przeczytałam, na no, kładce tego nie ma, ona w pewnym sensie nawiązuje do tragedii połanieckiej, w której to... Jedna rodzina została zaatakowana i zamordowana na oczach całej wsi, po czym cała wieś milczała na temat sprawców tej zbrodni. Udając, że śmierć tej rodziny to był tylko zwykły wypadek drogowy. Na okładce natomiast piszą, że jest to opowieść o chłopcu, który po śmierci swoich rodziców i rodzeństwa trafia pod opiekę ciotki. Nic więcej nie umiem powiedzieć, bo jeszcze jej nie przeczytałam. Ale mam nadzieję, że będzie to kawał dobrej prozy, tak jak Sonika. I jeszcze jedna książka o rodzinie, która nawet rodzinę ma w tytule, nie, nie ma w tytule, ma Dom Holendrów. Przepraszam. Dom Holendrów. Jest to książka nominowana do nagrody Pulitzera. Autorka to N. Patchett. Jest to książka, która opowiada o 50 la latach z życia pewnej rodziny. W 50 latach. Złych doświadczeń, trudnych doświadczeń, błędów, które są powielane przez dzieci. Nie, nie za dużo się dowiedziałam o tej książce, czytając okładkę, ale też nie chciałam czytać za dużo gdzieś w sieci, żeby sobie nie spoilerować treści tej książki, która jest przy okazji, pokażę Wam, jak ona jest pięknie wydana. Ma taki duży format i jeszcze w środku tak cudną wklejkę. Anne Patchett była również nagrodzona wieloma nagrodami i ona pisze świetne książki, więc jestem przekonana, że i Dom Holendrów będzie cudowną opowieścią. Duży Wilk i Mały Wilk. To jest książka, którą już przeczytałam, to jest książka dla dzieci, ale postanowiłam wam ją pokazać, ponieważ w dzisiejszym zestawieniu jest takie duże nagromadzenie książek o trudnej tematyce książek brutalnych, o trudnym dzieciństwie, o, o zabijaniu, torturach i innych rzeczach. Dlatego też, tak jak wspominałam w poprzednim filmie, ja czytam książki dla dzieci, żeby się oderwać od takich trudnych tematów. I Duży Wilk i Mały Wilk to jest przepiękna opowieść o dużym wilku, który mieszkał sobie pod drzewem i miał swoje rytuały, które powtarzał każdego dnia. Aż pewnego dnia przyszedł do niego taki mały niebieski wilczek. I ten mały niebieski wilczek w ogóle się do niego nie odzywał, przysiadł sobie też pod drzewkiem i Zaczął naśladować tego dużego wilka. Co tego dużego wilka z początku bardzo mocno irytowało? Dlaczego on się do niego przeplątał? Dlaczego on go naśladuje? Co on w ogóle od niego chce? Ale kiedy mały wilk odszedł, dużemu wilkowi zaczęło brakować tego malucha. Słuchajcie, przepiękna książka o przyjaźni, ślicznie ilustrowana dla małych i dla dużych koniecznie musicie się z nią zapoznać. Koniecznie. Jedna z najpiękniejszych książek dla dzieci, jakie ja ostatnio czytałam. Wracamy do książek dla dorosłych. I znowu trudne tematy. No tak już jest w literaturze, którą ja akurat wybieram, że przeważają trudne tematy. Te książki o lżejszej tematyce u mnie zdarzają się znacznie rzadziej. Nazywa się Chanel Miller. Jest to książka napisana przez młodą dziewczynę, która była ofiarą gwałtu. Jej sprawa była bardzo głośna, i ja o tej sprawie czytałam w gazecie dużo przed wydaniem tej książki. Chanel Miller została zgwałcona przez innego studenta na kampusie. Ten student był obiecującym pływakiem, obiecującym sportowcem, z jakimiś tam sukcesami sportowymi na koncie. Kiedy doszło do procesu, to chłopak dostał żenująco niską karę, tak jakby jego zasługi w sporcie i wszelkie inne zasługi sprawiały, że może molestować kobiety, jakby te jego osiągnięcia dawały mu immunitet na przemoc. I to jest książka, która jest napisana właśnie przez ofiarę przemocy. Jest to także Sprawozdanie z procesu oraz ze wszystkiego, co łączyło się z tą sprawą po gwałcie dokonanym na autorce tej książki. Jestem bardzo, bardzo zaintrygowana, ale trochę się boję. Zamroczną rzeką. Proszę, taka okładka. Jest to opowieść o uciekinierze z Korei Północnej. Autor tej książki, jako trzynastolatek. Przeprowadził się z rodziną do Korei Północnej. On wcześniej mieszkał w Japonii. Jego mama jest Japonką, jego ojciec właśnie jest Koreańczykiem. I kiedy mieszkali w Japonii, jego ojciec został namówiony do powrotu do Korei Północnej, został omamiony wizją tego, jak pięknie i cudownie żyje się w tym komunistycznym raju. I kiedy przyjechała ta rodzina, on, jego siostry i rodzice do Korei Północnej, Okazało się, że ten raj, nic z rajem wspólnego nie ma. Po wielu, wielu latach mężczyzna ten już jako dorosły człowiek postanawia uciec z Korei Północnej i przeprawia się przez rzekę, która leży na granicy pomiędzy Chinami a Koreą. I tutaj jest historia tego człowieka. Książka, która została wydana w wielu, wielu krajach, i odniosła dość duży sukces. Dwie kolejne książki pokażę razem, ponieważ są częścią serii. I być może będziecie się śmiać, może irytować na mnie, ponieważ ja naprawdę nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat zimy oraz wiosny, czyli dwóch części cyklu pór roku napisanego przez Alice Smith. Dlaczego? Przeczytałam pierwszą z tych książek, czyli Jesień i powiem wam szczerze, że gdyby ktoś mnie poprosił o straszczenie tego o czym jest ta książka? To niewiele mogłabym powiedzieć. Tak, były tam jakieś wątki, które przeważały. Ale tak naprawdę każda z tych książek, bo podejrzewam, że te dwie również, może być interpretowana przez każdego czytelnika w inny sposób. Tym bardziej, że tak naprawdę opisy zamieszczone na okładkach zupełnie nic nam nie mówią. Absolutnie nic nam nie mówią, nie wiemy, o czym będziemy czytać. Książka napisana jest w taki sposób dosyć nowoczesny. Czasami tutaj brakuje znaków przystankowych, dużych, wielkich liter, są powtórzenia. Nie wiem, czego się spodziewać, ale te książki zaraz odkładam, będę je czytać w przyszłym tygodniu, ponieważ jestem ich bardzo, bardzo ciekawa, bo jesień podobała mi się bardzo mocno. Ja jesień czytałam w oryginale i w wielu momentach zastanawiałam się, jak też tłumacz przełożył dany fragment. Nie mam niestety jesieni, żeby sobie porównać, ale jak już zajrzałam do tych dwóch tutaj, zimy i wiosny, to też widzę, że to przekładowo wcale nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Więc sygnalizuję tylko, że są takie książki, które mogą się podobać, Wam możecie je interpretować na różne sposoby i które właśnie teraz wiosna ma premierę lada dzień, więc można już je zakupić. Z tego co widziałam jesień bardzo szybko się wyprzedała, ponieważ chciałam ją sobie kupić ale jej nie było, ale chyba już została dodrukowana. Zdaje się, że znowu jest dostępna. Także myślę, że można już dokupić cały komplet trzech wydanych książek. Ta czwarta też będzie wydana bliżej lata. I jeszcze jedna powieść o przyrodzie. Listowieść. To jest powieść nagrodzona Nagrodą Policera. Autorem jest Richard Powers. Jest to powieść o związku człowieka z drzewami. On tutaj opowiada, zdaje się, o dziewięciu osobach powiązanych ze sobą i powiązanych poprzez drzewa. Podobno ta powieść napisana jest w dość nietypowy sposób, za jak je zatacza, jakby kręgi, i opowiada o tym, jak, jak człowiek jest związany z przyrodą i jak też tę przyrodę niszczy. Strasznie gruba czytałam o niej różne opinie, niektórzy są zachwyceni polecają m.in. tutaj na, okładce, na okładce Jakub Małecki który pisze, że jest fascynująca gdybyście mieli przeczytać przed końcem świata już tylko jedną książkę przeczytajcie właśnie tę ja jestem jej bardzo ciekawa, chciałam ją mieć chociaż jak wiecie ja nie za bardzo za grubymi książkami przepadam to tę chciałam poznać i na pewno będą ją niedługo czytać i na sam koniec została nam książka coś optymistycznego na koniec tak jak mówiłam, Ślimak i wielory. Jest to książka autorki, która napisała mojego ukochanego Grufala, Julia Donaldson, została przetłumaczona przez Michała Rusinka. I jest to książka o ślimaczku, malutkim ślimaczku, który mieszkał na skale przy morzu, który marzył o tym, aby zwiedzać świat. I pewnego dnia pod jego skałę podpłynął wielki humbak i zaprosił go na swój ogon. I mały ślimaczek razem z humbakiem przymierza cały świat. Ogląda różne dziwne rzeczy i w pewnym momencie staje się wielkim bohaterem. Super książka dla dzieci, rymowana także dla dorosłych. Nie przegapcie, bo książki Julie Donaldson wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. Bardzo Wam polecam. Tak więc moi drodzy, to by było wszystko. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie, że zechcecie przeczytać którąś z tych książek. Napiszcie mi, na co padł wasz wybór. Napiszcie to w komentarzu. Będę również wdzięczna jeżeli dacie mi lajka, zostawicie suba. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa 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 pa. pa.